kochani, zaczynamy nową podróż, bardzo nietypową jak dla nas, ponieważ podróżujemy tym razem motocyklem. Dzisiaj pierwszy dzień pełny podróży, planujemy wyjechać za granicę, to jest pierwsze postanowienie, a drugie, jeżeli nam się uda, dojechać aż do Rumunii. Tak, do granicy ze Słowacją zostało nam około 30 minut, przejeżdżamy przez Barwinek i zobaczymy, jak tam dalej pójdzie podróż. Właśnie zaczynamy nasze ucztowanie. Tak wygląda każdy posiłek w podróży, w sensie każdy na samym początku. Pasztet, jest pomidor i można jechać. Drugi dzień naszej podróży zaczynamy od zwiedzania miasta Cluj-Napoca, podobno jednego z najładniejszych i jednym z najstarszych w Rumunii. Póki co nam mega się podoba, jest ślicznie, jest czysto i bezpiecznie, tak samo jak wczoraj. Właśnie na wieży widokowej, którą znaleźliśmy przypadkiem chodząc po mieście. Jak się okazało, wstęp jest całkowicie za darmo, a w dodatku jest tutaj winda, którą wjedziecie na trzecie piętro. No i jeszcze, gdyby tego było mało, to jesteśmy tutaj zupełnie sami. Niestety, ale dwa razy złapał nas deszcz. Oglądajcie do końca, a powiem wam, jakich protipów użyliśmy, żeby uchronić się przed deszczem, jadąc motocyklem. Kolejny nasz dzień, jest poniedziałek, zaczynamy go w pięknym mieście Medias. W ogóle trafiliśmy tu przypadkiem, bo już wczoraj nie daliśmy rady pojechać dalej, ale no jest wspaniale. Siedząc przy tym pysznym śniadanku przeczytaliśmy bardzo ciekawą rzecz, że to małe miasteczko w pośrodku Rumunii i Polskę łączy jedna ważna osoba, mianowicie Stefan Batory, który w XVI wieku złożył przysięgę Pacta Conventa, że odbierze ziemię zagarnięte przez Iwana Kroźnego i zwróci je Polsce. Co ciekawe, widzieliśmy tylko jedną taką bramę na całą Rumunię, a zrobiliśmy 3000 km, więc towar deficytowy. Wjechaliśmy na trasę transfogaraską, liczy ona 150 km, ale te 150 km to naszym zdaniem najładniejsze kilometry przejechane kiedykolwiek przez nas w życiu. Droga DN7C to tak naprawdę droga krajowa przecinająca Karpaty, jest najwyżej położoną drogą w Rumunii, najlepsze jest to, że przejazd jest zupełnie darmowy.
Ta majestatyczna droga powstała w zaledwie 4 lata, w latach 70. ubiegłego wieku, na zlecenie ówczesnego dyktatora Nicolae Ceaușescu. Prace wykonywane były przez tysiące żołnierzy, oficjalnie mówi się, że budowa tej trasy pochłonęła życie około 40 osób, choć jak się można domyślać, było ich pewnie sporo więcej. Trasa Transfogaraska jest uważana za jedną z najpiękniejszych na świecie, a na pewno najpiękniejszą według Jeremy'ego Clarksona z Top Gear. That's the most amazing road I've ever seen. No i naszym zdaniem to również jest najpiękniejsza droga, jaką kiedykolwiek jechaliśmy w życiu. Zrobiliśmy krótki przystanek na 2000 metrów. I zastała nas mgła, a tak naprawdę to chmury, które przyszły w naszą stronę i nagle z 15 stopni zrobiło się jakieś 5, ale tak jak szybko przyszły, tak szybko poszły. Ciekawostek powiemy wam, że do budowy tej drogi zużyto aż 6 milionów ton dynamitu. Trasa ta liczy od 3 do 4 godzin, a właśnie wyjeżdżamy do najdłuższego tunelu w Rumunii, który liczy 884 metry. Wszyscy obywatele Rumunii, którym mówiliśmy, że wybieramy się na trasę transfogaraską, ostrzegali nas przed niedźwiedziami i właśnie możecie zobaczyć, spotkaliśmy aż 3 sztuki. A przed państwem moja reakcja na czwartego niedźwiedzia. Niedźwiedzie! Niedźwiedzie, kurde, jadę. Jedziemy obok niedźwiedzia. No to już kosuje. Przyznaję się, to była bardzo męska reakcja. Gdybym miał z nim walczyć, to... No właśnie. No i tak, nasza podróż transfogaraska dobiega końca, tak jak widzieliście przed sekundką. Trzeba uważać na pewno na kamienie i piękne widoki, które powodują to, że chcecie się wszędzie zatrzymywać.